Cześć, nazywam się Robert Marchel. Na co dzień prowadzę konsultacje na temat relacji damsko-męskich, a dzisiaj powiem Ci, jak i kiedy proponować spotkanie podczas rozmowy na portalu randkowym. Zapraszam do oglądania. Najczęstszym błędem, jaki ludzie popełniają, jest proponowanie spotkania w pierwszej wiadomości. Oczywiście, jeżeli masz atrakcyjny profil, to będzie możliwe, że rzeczywiście umówisz się na randkę, ale Twoje szanse znacznie wzrosną, jeśli przed zaproponowaniem spotkania porozmawiasz z tą osobą chociaż przez chwilę. Ale co ważne, w zabawny i żartobliwy sposób. Pytanie się w pierwszej wiadomości o to, co studiuje czy gdzie pracuje, nie jest najlepszym pomysłem, bo za bardzo się tym nie wyróżnisz ani nie zbudujesz żadnej relacji. Najlepsze rezultaty odniesiesz, jeżeli już na początku będziesz się trochę droczył i żartował. Ale więcej mówiłem o tym na innych moich filmach na jakzdobywać.pl. Kiedy zaproponować spotkanie? Według mnie śmiało możesz to zrobić już po 15-20 minutach rozmowy, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że osoba, z którą piszesz, wykazuje trochę zainteresowania. To znaczy, że w miarę szybko Ci odpisuje i sama zadaje Ci jakieś pytania, przynajmniej raz na jakiś czas. Jeżeli ta osoba nie jest wystarczająco zainteresowana, żeby w ogóle poświęcić Ci czas na pisanie, to nie ma sensu proponować jej spotkania, bo na pewno odmówi. Zamiast tego możesz spróbować rozwinąć rozmowę trochę bardziej do momentu, aż poziom Twojej atrakcyjności wzrośnie, albo po prostu zakończyć ją tylko po to, żeby porozmawiać później. Możliwe, że wtedy ta kobieta czy mężczyzna będzie miała więcej czasu i poświęci Ci więcej uwagi. Gdzie proponować pierwsze spotkanie? Najlepiej w miejscu publicznym, w którym będzie w miarę bezpiecznie. Idealnie do tego się nadaje zwykła restauracja czy kawiarnia, chociaż oczywiście są od tego wyjątki. Zwiększysz swoje szanse, jeżeli zaproponujesz tylko krótkie spotkanie na kawę po południu. Kiedy ktoś jest do ciebie średnio przekonany, może nie chcieć ci poświęcać jeszcze całego wieczoru, ale dużo chętniej wyjdzie choćby na pół godziny po pracy. Ale oczywiście, kiedy już się zobaczycie, to spotkanie może trwać o wiele dłużej. Propozycja może brzmieć: chętnie porozmawiałbym z tobą na żywo. Może wyjdziemy na pół godziny na kawę dziś albo jutro po południu. Jeżeli usłyszysz odmowę, bardzo ważne jest, żebyś wyczuł intencje swojego rozmówcy. Jeżeli podaje jakąś ogólną wymówkę typu nie mam czasu albo mam dużo do zrobienia, to prawdopodobnie znaczy, że ta osoba zwyczajnie nie chce się z tobą spotkać. Nie przekonuj jej wtedy, że będzie fajnie, bo to nic nie da. Powiedz: okej, luz, może bliżej weekendu uda się zobaczyć. I poczekaj, aż tamta osoba sama się do ciebie odezwie. Jeżeli tego nie zrobi, to odezwij się do niej dopiero po tygodniu od pierwszej propozycji spotkania. W ten sposób dajesz jej dużo przestrzeni i pokażesz, że możesz o niej zapomnieć, więc będziesz odrobinę większym wyzwaniem. Kiedy już odezwiesz się po tym czasie, to pamiętaj, że zanim coś zaproponujesz, rozwiń przez chwilę rozmowę i po kilku lub kilkunastu minutach konwersacji jeszcze raz zaproponuj spotkanie. Jeżeli natomiast dostaniesz odpowiedź: chętnie bym się z tobą spotkała, ale jeszcze się nie znamy i wolę trochę popisać, to dla mnie osobiście najlepiej działała odpowiedź: w porządku, nie nalegam, ale mi nie chce się pisać, bo uważam, że lepiej się poznamy przez 15 minut spotkania, niż przez 2 tygodnie pisania. Ale miło było Cię poznać. Pokazując w ten sposób, że nie naciskasz na spotkanie, zyskujesz na atrakcyjności i będziesz miał szansę na to, że ta osoba jednak zmieni zdanie. I to już wszystko na dzisiaj, ale jeżeli chcesz zdobyć znacznie więcej informacji na ten temat, zapraszam Cię do zapoznania się z moim kursem Jak podrywać przez internet, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl albo klikając w ten link. Jak zawsze zachęcam też do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z każdym kolejnym filmem. Teraz dzięki za uwagę, do następnej niedzieli. Robert Marchel.